To będzie obite przez tapicera w środku, żebym nie musiał korzystać z tych ręczniczków. Też troszeczkę schudłem, bo byłem troszeczkę cięższy niedawno i więc wystarczył jeden ręcznik, a teraz już są dwa potrzebne. No i tutaj sobie po prostu przesadziłem chyba z grubością. Cyk. Rąsia. Tutaj mam frotkę, żeby się nie ranić od tej rury, która też będzie obita. Ale generalnie dzisiaj to chodziłem tak, nie? No i po prostu śmigamy po polu, sygnalik kopiemy. Nie ma rzeczy niemożliwych. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym filmie wybieramy się na zlot. Zlot organizowany przez Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne Bractwo. Dzisiejszy wyjazd to również spotkania z przyjaciółmi. Dzisiejszy wyjazd to też również poszukiwania miejsca bitwy polsko-krzyżackiej. Zajrzymy też na plan. Podejrzymy, jak nagrywany jest odcinek Poszukiwacze Historii. I dzisiejszy wyjazd to też spotkanie z naszym kolegą Łukaszem. Łukaszowi, Łukasz w nieszczęśliwym wypadku stracił dłonie, a nadal prowadzi poszukiwania. To jest niebywałe. Łukasza znaliśmy tylko z internetu, a dzisiaj chcemy spotkać się z nim osobiście. Zostańcie z nami, zapowiada się ekstra odcinek. Idziemy na zlot, pobudka, idziemy na zlot. Tak szybko. Oko musi być zrobione, prawie gotowe. Teraz w drogę. 200 km mamy do pokonania, aby dotrzeć do miejscowości Wilcze koło Koronowa. Co to dla mnie tyle kilometrów? Lubię jeździć samochodem, także taka trasa mnie w ogóle nawet nie przeraża. Dotarliśmy już do Koronowa na zlot poszukiwaczy i zlot, który ma na celu odnalezienie miejsca bitwy pod Koronowem, bitwy polsko-krzyżackiej, która odbyła się w 1410 roku, prawda? Tak jest, nie? Tradycyjnie jak zaparkujemy busa, od razu gościelimy, bo później się nam nie będzie chciało. Łóżko rozścielone, bo najważniejsze w tych wszystkich naszych wyjazdach to jest logistyka. My zawsze zaczynamy od tego, że jak już znajdziemy miejsce do spania, to pierwsze co robimy, to przygotowujemy nasze łóżko, nasze spanie jeszcze przed nocą, żeby po nocach się nie krzątać. No i komfortowo jakby robić te czynności. Zaczynam poszukiwania, natomiast zanim odpalę wykrywacz, chcę Wam pokazać, jaka panuje tutaj temperatura. Koronowo 29 stopni Celsjusza. Ani mi, ani innym poszukiwaczom nie przeszkadza ten fakt, nie przeszkadza te prażące słońce, żeby pomóc organizatorom odszukać miejsca bitwy pod Koronowem, która odbyła się w 1410 roku. Zobaczcie, jaki wielki guzioł, jakby ktoś nim dostał w głowę, to mógłby go zabić. Tak ogromny, tak ogromny. Około 5 cm średnicy.
Także do czego takie guziki były używane? Aż jestem ciekawy. Pewnie jakiś płaszcz zimowych. Nie ma tutaj żadnych bić, niczego. Czyste, nieopisane. Nie można nawet namierzyć wytwórcy tego guzika. Zaczepił mnie sygnał, dźwięk pewny w słuchawkach. No i z ziemi wyskoczył jeden Fenning z 1937 roku. Taka malutka plomba ołowiana. Dokładnie nie widać, co tam są za sygnatury, ale coś tam jest wybite. Przy zacisku tej plomby został jakiś znak. Tak naprawdę jadąc tutaj liczyłem, że znajdę coś z okresu międzywojennego. I dużo się nie pomyliłem, bo zobaczcie, co znalazłem. 5 groszy, okres międzywojenny. Za chwilę przewrócę ją na drugą stronę, zobaczymy, który to rocznik, jak będzie można wypatrzeć, także zadowolony jestem niesamowicie. Niestety widać orzełka, ale nie widać dokładnie, który to rocznik. Chyba że się dobrze przyjrzymy, ale natomiast nie. Tutaj nic nie widać, trzeba będzie oczyścić, wtedy czegoś się dowiemy. Przeróżnych sygnałów na tym polu jest masę, natomiast niestety ja muszę się poddać, bo minęła godzina z kawałkiem, a ja po prostu jestem cały mokry. Nie da się po prostu w ten upał chodzić. Niestety pogoda wygrała, natomiast jako tako się nie poddaję. Jutro też jest dzień. Z rana będzie kolejne podejście poszukiwań. Biorę w nich udział. No i szukam. Mam nadzieję, że z rana będzie troszkę lżej na tym polu, chłodniej, no i wyjdzie też jeszcze dużo ciekawszych przedmiotów związanych z bitwą pod Koronowem. Co niektórzy poszukiwacze smażyli się w słońcu. No ja nie poszłam na pole, bo jest za bardzo gorąco, teraz już jest trochę lepiej. Pobawiłam się trochę z Hanią, a teraz się chlupię w basenie. Kolorowe kanapki, poszukiwania w tak słoneczne dni to też wydatek energetyczny, także trzeba napełnić organizm z kaloriami. Za dużo, żeby móc się schylać. To prawda się, zgadza się. Natomiast na zlotach organizatorzy zazwyczaj zapewniają jakieś posiłki, natomiast my musimy dojeść to, co mamy, bo nam się wszystko pomarnuje, kipi od słońca, także szkoda jedzenia. I trzeba wcinać. Bo zaraz ruszamy dalej na poszukiwania. Ciągle poszukujemy tych przedmiotów związanych z bitwą, która tutaj się odbyła pod Koronowem. No miejmy nadzieję, że kolejne wyjście w pole coś takiego nam da. A co byś chciała znaleźć? Glot włóczni? Jakąś monetę?
Wszystko. Wszystko. Tak się nie da. No. To trzeba mieć farta niesamowitego, żeby być w miejscu bitwy i od razu znaleźć. Tak. To coś z uposażenia końskiego, z ubrania woja, to co miał w sakiewkach, wiesz, na szyi jeszcze, pewnie na palcu jakiś złoty pierścionek. Nie mam wyobrażenia, ale jak znajdę, to będę się mega cieszyć. Tak? Tak. A ty? Ja się ze wszystkiego cieszę. No ja też, ale jak znajdę tu coś z czasów bitwy, to będę bardziej się cieszyć. A no to na pewno, do tego dążymy. Natomiast największą radość przynosi to, że możemy uczestniczyć w zlotach, wyjazdach i sobie na łonie natury odpoczywać, spać w busie. Taki inny rodzinny miszmasz niż ma to przeciętny Polak. A my to kochamy niestety i to bardzo kochamy, takie życie, podróże, przygodę, no i wszystko co z tym związane. A tymczasem trzeba się zabrać do śniadanka. Dzisiaj na śniadanie mamy hit, co ja bardzo lubię. Ja nie wiem co jest, gaz leci, a ten. Tak, kuchenka coś tam na mnie domaga. Mortadela. Nie wiem dlaczego ostatnio wróciłem do tego smaku. Najtańsza kiełbasa, a tak mi smakuje. Także być może to jest związane jakby z tym, że powietrze i otoczenie wśród łona natury stwarza swój klimat i człowiek sięga po takie smaki. Już wiem co, blondynka. Co się stało? Klapka musi być odwrotnie. No prawie typowa blondynka. Odpaliliśmy już kuchenkę, także jeszcze się parówki dla Hani tam grzeją. I co jeszcze? Parówki się grzeją. Parówki się grzeją. O, naprawdę blondynka. Smacznego. Nie blondynka, tylko Ewelinka. Smacznego. Dziękuję. Oj. Jakbyś miała hamburgera. Teraz sobie zjemy zelki i mi dwa ząbki już wypadną. Pokaż jakie. Pochwal się. Dwie jedynki, prawda? Ruszają się. To pójdziesz do przedszkola, do zerówki, przepraszam. Bez cerbata. A kto przyjdzie do ciebie? Kto przyjdzie? Sięc z lewą nogą. Wróżka zębuszka. To otwieram, bo mi się już zelki rozpływają. Jaki z nich glutek już jest. Sygnał ładny jest. Jeden Fenning z 1844 roku. A co mnie zadziwia, że w takim pięknym stanie jest. O proszę. Także jak się trafi coś konkretnego, to od razu chce się chodzić w taki upał. Chociaż już tak nie mam siły, bo ciągle ze mnie kapie. Tak się przypatruję i próbuję sobie wyobrazić, od czego jest ten element. A to jest pewnie od kranu, pokrętło. No i mam kolejną znajdkę. Praktycznie była na wierzchu. Sygnał, dźwięk, nogą tylko odchyliłem grudkę, no i leży moneta. Ale co to za moneta, zaraz wspólnie zobaczymy. Jest ona tutaj, zaraz zobaczymy. Jest mocno zabrudzona. Już ja wiem, pierwsze przetarcie i spojrzenie, jest to moneta 10-feningowa. 10 feningów. Niemiecka moneta, która leżała tutaj prawdopodobnie od 1920 roku.
Zaraz się dokładnie dowiemy, albo i nie. Proszę. Tak oto ona wygląda. Tyle lat leżała w ziemi i czekała na mnie. Pomóc ci? Nie, radzę psom. Kop, kop, wykopiesz skarb. I co to? Niezadowolone? Puszka. Kurde, nie wiem. 76. To ładny taki. No kurde. Chyba jakiegoś żelastwa. Jakaś część. Od czegoś, już dawno tego nie mówiłam. Na zlocie w Koronowie, miejscu, gdzie prawdopodobnie była stoczona bitwa w 1410 roku, poszukiwacze historii też nagrywają odcinek. Podejdziemy i pokażę wam od zaplecza, jak wygląda jedna ze scenek, którą będziecie mogli zobaczyć na żywo w telewizji. Kamera akcja. Jesteście świadkiem nagrywania jednej ze scen do programu Poszukiwacze. Na żywo wam prezentuję, jak to wygląda. Zobaczcie, jest osoba przed dwoma kamerami. Jest dwóch kamerzystów i operator głosu i reżyser. Także tak to wygląda w praktyce. A wy ten film pewnie zobaczycie gdzieś na jesieni tego roku. Poszukiwacze historii, Polsat Play. Na pierwszy rzut oka sygnał pewny, ID takie 96, czyli coś może być aluminiowego lub srebrnego. Spójrzcie, z tej strony jest bryłka, z tej strony jest czyste. Widać coś? Nie widać jeszcze, co to jest. Zaraz to trochę obczyścimy i będziemy widzieć, co to jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie widać, co to jest. Jakaś tarcza. Nie wiem dokładnie od czego, ale to będzie jakieś aluminium. Jest i nasz pomocnik Hania. Do dzisiaj, kopania. Dzisiaj to jest kopaczkowa nasza. A w międzyczasie Welinka wydubała co? Kuseczka. Taka se. I coś takiego, ale nie mam pojęcia, co to może być. Ostre. Bardzo ostre. Jakiś szpikulec. Jak tam, kochanie? Co tam porabiasz? Ja zagram i lezę. Odpoczywasz? Nie szukasz? Nie. Już się nie chce? Jest gorąco. Poszukiwania zakończone. Nie udało nam się osobiście znaleźć nic związanego z bitwą pod Koronowem. Natomiast same poszukiwania przyniosły wiele ciekawych znalezisk. Znalezisk również z okresu bitwy polsko-krzyżackiej, która odbyła się pod Koronowem. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, więcej zdjęć, odsyłam was do Stowarzyszenia Bractwo, a link podaję wam w opisie. A tymczasem jedziemy teraz na spotkanie z Łukaszem. Z Łukaszem, z osobą, która straciła dłonie, a prowadzi nadal poszukiwania z wykrywaczem metali. Jedziemy. Jest z nami Łuki Szczecin. Tak.
Ze słońca do cienia. Ze słońca do cienia. Dobra miejscówka w ogóle, nie? Tak. Jest chłodno. Na tym zlocie w Koronowie, oprócz tego, że się dobrze bawiliśmy i mogliśmy pochodzić na poszukiwaniach, prawda, Hania? I mogliśmy coś zjeść. Ale chociaż żelki mi się roztopiły. No, bo była taka temperatura. Było bardzo chłodno. Też jest jakby cel taki zbiórki prywatnie dla znajomych Uki Szczecin. Uki stracił dłonie w nieszczęśliwym wypadku. Trwa obecnie zbiórka na co? Na dłonie już jest. Sztuczne, bioniczne, Zeusy. No i potem jeszcze rehabilitacja, żeby nad tymi dłońmi zeusowymi, że tak powiem, zapanować. No, długie tygodnie rehabilitacji, ale jestem dobrej myśli. Jestem twardy, więc myślę, że je okiełznam razem z rehabilitantami. Także jesteśmy tutaj też po to, kręcimy też materiały i pokazujemy się i wspieramy takie inicjatywy. Tak? Wspieramy jak najbardziej. Chcemy Wam też pokazać, że Łuki pomimo tego nieszczęśliwego wypadku, przed wypadkiem był detektorystą, natomiast chęć i motywacja, wsparcie innych, przede wszystkim bliskim, no i taka determinacja pokazuje, że osoba, która straciła dłonie, też może być poszukiwaczem. Tak jest. I nie siedzieć w domu, tylko przejechać 270 km i się dobrze bawić, poznać fantastycznych ludzi, pokopać. No i takie zloty to tylko marzenie, nie? Bo no rzeczy tutaj wyszły przepiękne. A dla poszukiwaczy to, no dla nas poszukiwaczy, taki zlot, gdzie jeszcze dużo jest, oprócz pięknych dziewczyn i dużo dzieci, jest sprzęt i możemy dużo znaleźć. Może tutaj poproszę kolegę. Mój Łuki, tak, to Łukiego sprzęt, to jest zmodyfikowany, znaczy ja wymyśliłem, Mirek wykonał. No daje radę. Zobaczcie. Łuki wymyślił sobie w taki sposób, mówią, że najprostsze rozwiązania są najlepsze i dlatego tak to wyszło. To będzie obite przez tapicera w środku, żebym nie musiał korzystać z tych ręczniczków. Też troszeczkę schudłem, bo byłem troszeczkę cięższy niedawno i więc wystarczył jeden ręcznik, a teraz już są dwa potrzebne. No i tutaj sobie po prostu przesadziłem chyba z grubością. Cyk. Rąsia. Tutaj mam frotkę, żeby się nie ranić. Od tej rury, która też będzie obita, ale generalnie dzisiaj dochodziłem tak, nie? No i po prostu śmigamy po polu, sygnalik kopiemy, nie ma rzeczy niemożliwych. Także jak widzicie, da się, nie? Pomimo takiego nieszczęścia, które spotkał tutaj naszego kolegę, nie poddaje się, no i wspólnie razem prowadziliśmy poszukiwania. Także tak zobaczcie, jest. Można. No. I wyszło fajnie, zlot rodzinny, mega organizacja. Was też było bardzo miło poznać, bo tylko Was oglądałem na YouTubie, a teraz Was w końcu poznałem. I... My też chcieliśmy Ciebie poznać bardzo. No to się właśnie ziściło w Koronowie, bardzo się cieszę. I dziękuję Wam wszystkim, dziękowałem już ze sceny za wsparcie od samego początku. Zbiórka jest na się pomaga, tak? Na się pomaga. No to jest bezpieczne. Wiadomo, no to no tam kwota zebrana jest prawie 400 tysięcy, to są potężne pieniądze. Zeusy będą kosztować 300. I mówię, no na pewno będzie potrzebna rehabilitacja, żeby nad tymi Zeusami w końcu, nie bez powodu ta nazwa, żeby je okiełznać. Dziękuję za wszystko. Serdecznie Was prosimy o wsparcie naszego kolegi Łukiego. Każdy grosz się przyda. W naszym filmiku, pod naszym filmikiem w komentarzu znajdziecie link do Się Pomaga, konkretnie do linku, gdzie można wesprzeć finansowo tutaj naszego kolegę Łukiego. Po tym, jak otrzyma te dłonie bioniczne, proces rehabilitacji potrwa długie, długie miesiące. No i każda złotówka się przyda, pomimo tego, że już wiele osób płaciło. Prosimy Was o wsparcie. Liczymy na Was, na pewno też się w jakiś sposób odwdzięczymy. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę w dzisiejszym filmie i Wam również za wsparcie Łukiego, wsparcie rehabilitacji, prawda? Prawda, zapraszamy do pomagania. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.